Rumors spreading round, United takes his time. About to check outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. Pojedziemy w deszczu. Specjalnie dla was to załatwiliśmy. Ale nie martwcie się. O 13 będzie słońce. Nie, naprawdę. Zobaczycie. Ale 1 czerwca. Do Perkowa wjeżdżamy w słońcu. Zobaczycie. Słuchajcie. Dzisiejszy rajd odbywa się pod hasłem... Jakie to było hasło? Jedziemy szlakiem Sokolich Gniazd, czyli odwiedzimy przede wszystkim trzy miejsca podstawowe. Radomierz, ale nie pojedziemy tak łatwo do Radomierza prosto, nie, nie. Pojedziemy naokoło, żebyśmy lepiej zmokli. Potem odwiedzimy Kasztor, a jeszcze odwiedzimy po drodze też z Kasztoru do Perkowa Mochy i Perkowo, gdzie będziemy mieć wielką ucztę, gry i zabawy, strzelanie z wiatrówki, no i oczywiście opalanie. Będziemy mogli się opalić w Perkowie, tak jak wspomniałeś. Radomierz, to tutaj powstał jeden z pierwszych, nie pierwszy, bo jeszcze będziemy mówić o tych wcześniejszych sokołach, gniazd, o gniazdach sokolich. To tutaj powstało Towarzystwo Gimnastyczne Soku w roku, muszę sobie to przeczytać, dokładnie w 1926 roku tutaj powstał Sokół. Od 1929 Sokół miał sztandar, który został poświęcony w przemycie w kościele w 1933 roku. Sztandar w czasie II wojny światowej był przechowywany, właściwie ukrywany przez pana Stanisława Domagałę. W domu pana Stanisława Domagały Niemcy kilkakrotnie przeprowadzali rewizję. Tego sztandaru nie udało im się znaleźć. Ten sztandar najpierw był schowany gdzieś w pościeli, w jakiejś komodzie z pościelą. Natomiast po pierwszej rewizji w 1940 roku pan Stanisław zmienił miejsce przechowywania sztandaru i dość sprytnie, proszę państwa, to taka jest porada, gdzie można coś ciekawego ukryć, schował ten sztandar w desce do prasowania. Deska do prasowania została zawinięta tym sztandarem, dodatkowo jeszcze materiałem, żeby zamaskować, i w ten sposób ten sztandar się zachował, przechował do dnia dzisiejszego. Do 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 do
jakie zajączki! A jakieś tam wychodzą! Pull my people in the front, in the noise blade section. This is for the headsets, not in the mix. My people in the front, oh, cabinets bad. Batters in the box, top of the pitch. Hilltop hoods, oh, I'm in this bitch. And we the punk leaders, punks you can't beat us. We bump and pump meters, we drunk, you chumps need us. So jump with us, down the front, if it's your flavor. Your flavor, come get drunk with us. This life turned out nothing like I had planned. By now I should have had some land, some money in my hand, round about 50 grand, but I got nothing. I run runs on the bus, I keep suffering. Fuck the lines of the dust, you keep sniffing. That shit is for the punkos, this shit is for my bros, my people in the front row. You know, the rhyme, faces I know, I fell in love with the people in the front row. Mother's house. Come step outside, feeling full moon high. See what we can live without. Fix an eye to the dime store villain, waiting for the wine. Come strong within, and it tastes like sin. The love we've all been in for. And we'll be on the way to burn. I'm just looking out the soul book window, she's taking a turn. I'm looking out of the sword, broke window, she's taking a turn. Jesteśmy na trasie 18 Przemyskiego Rajdu Rowerowego. Poczekaj jeszcze raz. Jesteśmy na trasie 18 Przemyskiego Rajdu Rowerowego. Tym razem rajd pod hasłem Szlakiem Sokolich Gniazd. Każdy rajd przemęski ma jakiś temat przewodni. Jedziemy do i odwiedzamy miejsca, które są związane z historią, z przyrodą ziemi przemęskiej. Miejsca ciekawe i atrakcyjne, a niekiedy miejsca, które są mało znane i to mieszkańcom, a tym bardziej osobom przyjezdnym, turystom. Tym razem byliśmy w miejscowościach już w Radomierzu, gdzie istniał w okresie międzywojennym istniało gniazdo Sokole. Byliśmy również w miejscowości Olejnica. W tej chwili jesteśmy w Kasztorze. Tutaj także działał Sokół i zresztą Kasztor kultywuje nadal te tradycje Sokole, ponieważ klub sportowy z Kasztoru właśnie nosi nazwę Sokół Kasztor. Pojedziemy w tej chwili do Moch, kolejny przystanek w Perkowie, gdzie z kolei będziemy mogli poznać osobiście osoby, które kultywują tradycję sokolnictwa. Tam niedawno reaktywowane było gniazdo Sokole, w tym roku w Perkowie 90-lecie Sokoła.
There's no poetry between us. Jedyna taka osoba w gminie, a na pewno być może nawet w powiecie, która pamięta czasy Sokołów, była od początku w Sokole, w Perkowie i bardzo często pan Stanisław występował w poczcie sztandarowym. Brawa, brawa! Zapraszamy! Witam wszystkich uczestników rajdu. Miło nam tutaj gościć w Perkowie. Uczestników chyba po raz pierwszy tutaj mamy taką przyjemność. Także w imieniu mieszkańców witam was wszystkich tutaj serdecznie. Okres powiedzmy II wojny światowej, no to niestety były takie obstrukcje, że za przetrzymywanie tego sztandaru w domu groziła śmierć. Także tutaj naprawdę patriotyzm tej rodziny duży. Ale był też chowany, ten sztandar był chowany no niestety w warunkach nieraz takich powiedzmy ciężkich i podczas II wojny światowej przebywał też w korytku krówek, tam gdzie krówki miały tu siano, on był przypruszony takim próchnem i u góry są krówki, ten, jakby ten siano, a na dole ten sztandar był w kostkę zwinięty, żeby po prostu okupant go nie znalazł i żeby nie było powiedzmy zagrożenia życia. Był też na drugiej stronie jakiś czas u państwa, w tej chwili tam państwo Brzezińscy mieszkają, tam była taka powiedzmy taki daszek był, pod tym daszkiem było suche drzewo, taki chrust na zimę i tam w tym chruściku też tam jakiś czas przybywał ten nasz sztandar. No udało się go jakoś tutaj reaktywować, jest w dobrej formie, nie był prany, bo musi ten ciężar historyczny mieć na sobie, jest w dobrym stanie, także Sokół też się przechował, także i te drzewce są też. I na tym jednym drzewcu jest taki emblemat w metalu, tam jest okręg leszczyński, bo wtedy byliśmy pod okręgiem leszczyńskim i jest też taki emblemat metalowy, data poświęcenia tego sztandaru.